Staś i Ola zapraszają na film pod tytułem Produkty mleczne. Czy lubisz mleko? Ja uwielbiam! Ja wolę produkty, które można z niego wytworzyć, na przykład jogurt naturalny. Zaraz się dowiemy, dlaczego mleko i jego przetwory są tak ważne w zdrowym żywieniu. W drogę! Mleko i jego przetwory to ważna grupa produktów w codziennym żywieniu dzieci. Do tej grupy produktów, oprócz mleka, należą jogurty, kefiry, maślanki, sery białe i sery żółte. Wszystkie te produkty znajdziemy w sklepie w ladach chłodniczych. Również w domu powinniśmy je przechowywać w lodówce, ponieważ łatwo się psują. Mleko i produkty mleczne są cenne ze względu na zawartość wapnia, składnika koniecznego do prawidłowego wzrostu i rozwoju mocnych kości i zębów. Dzieci powinny wypijać 3-4 szklanki mleka dziennie. Można je zastąpić jogurtem, kefirem lub maślanką, lub sięgnąć po sery białe i żółte. Mama często daje mi do szkoły kanapkę z serem, a ja zamiast słodkich napojów zabieram kartonik mleka. Podobną ilość wapnia co szklanka mleka zawierają szklanka jogurtu, kefiru, 2 plasterki sera żółtego, kostka białego sera albo 2 opakowania serka ziarnistego lub homogenizowanego. Mleko można spożywać pod postacią kakao, budyniu, deserów mlecznych z dodatkiem różnych owoców lub koktajli mleczno-owocowych. Nawet największy niejadek znajdzie dla siebie coś mlecznego i pysznego. Ile razy dziennie powinniśmy pić mleko? Przynajmniej 3 razy dziennie dzieci powinny pić mleko lub zjadać wybrany produkt mleczny. Dużo zdrowsze są produkty mleczne naturalne, z których można samemu, na przykład dodając owoce, przygotować smakowe, pyszne danie lub przekąskę. Dlaczego mleko i produkty mleczne są tak ważne w żywieniu dzieci? Ile porcji mleka lub przetworów mlecznych powinno się spożywać w ciągu dnia?